Czy ktokolwiek z Polski w najbliższym czasie ma szansę na zdobycie Złotego Czekana? Pyta Adam. Myślę, że tak. Jest kilku ścianowych wspinaczy, ponieważ Złote Czekany przeważnie daje się ludziom, którzy wspinają się na ścianach odważnie z europejskim. Może to być Draganowicz, może być to Yeti Tomaszewski, może być paru młodych chłopaków, którzy się dobrze wspinają. I myślę, że przyjdzie czas, że któryś z Polaków ten Złoty Czekan otrzyma. Jeżeli K2 zostanie zdobyte zimą, co będzie kolejnym największym wyzwaniem dla światowego himalaizmu? Sebastian. A diabli wiedzą. Myślę, że wszystkie zdobyte szczyty zimą, czy będzie ktoś chciał powtarzać? Pewnie tak, bo w znaczeniu osobistym to dla każdego jest to coś dziewiczego. Natomiast myślę, że alpinizm pójdzie w kierunku poprawiania stylu, wspinania się szybciej w mniejszych zespołach, ponieważ tych sportowych wejść jest, możliwości sportowych wejść coraz mniej i coraz trudniej, i coraz bardziej niebezpiecznie. Ale myślę, że są szczyty niższe, jeszcze 7000 zimą. Nie tylko zimą. Myślę, że dla alpinizmu to jest nieskończoność, jeden dzień dłużej. Czy program PHZ będzie prowadzony nadal, jeśli K2 zostanie zdobyte zimą? Czy planowane są polskie wejścia na zimowe szczyty, które zimą zdobyli inni himalaiści? Myślę, że program będzie prowadzony nadal, bo jest wielu chętnych zainteresowanych wspinaniem zimą, ponieważ jest to dla prawdziwych mężczyzn, można by powiedzieć, tu w cudzysłowie oczywiście to mówię, prawda? Więc myślę, że ci, co nie byli zimą jeszcze na Everestie, nie byli na K2, z pewnością będą chcieli pojechać, nawet jeśli byśmy tam mieli ze sobą te szczyty zrobione. Myślę, że to będzie nadal jakaś tam, nie tylko domena polska, bo wielu kolegów z Europy, ze świata jest również zainteresowany zimą. Może też dlatego, że jest mało ludzi zimą. Nie ma w ogóle innych wypraw, także można się czuć bardzo samotnie w takich górach i fajnie. Czy jest taka wyprawa, której odbycia pan dziś żałuje? Marta pyta. Nie wiem, czy żałuję, ale taką najtragiczniejszą dla mnie to jednak była wyprawa w 2013 roku na Broad Peak. Może nie żałuję tej wyprawy, ale żałuję tego, co się stało i że nie mogę nic poradzić na tej wyprawie. Skąd u pana pojawiła się miłość do gór? Mateusz. Oj, to stara historia. Do gór to tak ogólnie w młodości, a do wspinania to przez przypadek, bo studiowałem we Wrocławiu na wydziale, gdzie było bardzo wielu alpinistów wtedy znanych i przypadkowo, można powiedzieć, w skałach pod Jelenią Górą trafiłem na nich, będąc na wyjeździe turystycznym. Kiedy wspiąłem się na pierwszą skałkę 10-metrową i ją pokonałem z kolegą, byłem wtedy i pomyślałem, to jest to. I tak zostało. Proste.